Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z Wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dzisiaj model Morganite, to jest model premium. W tym momencie na głowie mam kolor 33x30, ale zaprezentuję Wam jeszcze bardzo ciemny blond z odrostami oraz jasny blond z odrostami, ale to za chwilę. Zacznę od tego, że pokażę Wam, jak ten model wygląda. Ma naturalnie skręcone loczki, które oczywiście można rozczesać i wtedy tych loczków nie będzie, one dopiero wrócą po praniu peruki. Ale naturalnie bardzo fajny skręt mają, zobaczcie. Zaraz przejdę do dalszej prezentacji, ale najpierw powiem Wam, dlaczego ten model jest taki turbo premium, no i czemu decydując się na niego raczej kasa nie gra roli. Jakość peruki głównie ocenia się po czepku, a czepek Morganite od środka wygląda tak. Jeżeli widziałyście klasyczne peruki, to one zupełnie nie przypominają Morganite. Czemu? Ponieważ ten model z przodu ma pełną mikroskórę. Co to oznacza? Że tutaj mamy fantastyczną, rozmytą linię czoła i w ramach mikroskóry, która tutaj jest z przodu, możemy dowolnie przeczesać przedziałek na prawą, na lewą lub włosy zaczesać do tyłu. To będzie bardzo dobrze i naturalnie wyglądało. Pokażę Wam jeszcze, o co chodzi z tą rozmytą linią czoła. Zobaczcie, tutaj gdzie bym nie zrobiła przedziałka, mam nadzieję, że to w kamerze widać, to za każdym razem bardzo naturalnie wygląda, a ta linia rozmyta, linia czoła jest bardzo naturalna i szeroka. Co jeszcze otrzymujecie, decydując się na model premium? W klasycznej peruce czepek z tyłu wygląda tak. Wszystko jest szyte na tresach, jest rozciągliwe, ale oczywiście włosy są przyszyte na takich cieniutkich paseczkach. Natomiast w modelu Morganite całość jest szyta na jedwabiu, cieniusieńkim, elastycznym. Także ma regulację obwodu głowy na gumce, ale dzięki temu peruka jest delikatniejsza, bardziej przewiewna, maksymalnie komfortowa. Bardzo trudno pokazać albo wytłumaczyć tą jakość przed kamerą, ale gdy ubierzemy na głowę perukę premium takiej jakości, to to od razu czuć. Następny kolor, ciemny blond z pasemkami i odrostami. Numer tego koloru 12 26 19 6R. Na głowie kolor prezentuje się tak. Wspominałam, że w perukach syntetycznych, także w Morganite, można włosy rozczesać i wtedy tych loków będzie mniej, tak jakbyśmy rozczesali nasze własne loki, a po praniu one wrócą. Wtedy trzeba je tak rękami uformować i one wracają. Ale dopóki się na ten model nie zdecydujecie, jeżeli kupicie i w domu mierzycie, jak w nim wyglądacie, czy to jest Wasza bajka, czy tego szukałyście, nie można włosów rozczesywać. Można je tylko zmierzyć tak, jak jest przez producenta uformowana. Dopiero jeżeli podejmiecie decyzję, że to jest to, czego szukałyście, możecie już włosy formować i kształtować tak, jak chcecie. Muszę ubrać okulary, żeby przeczytać Wam następny kolor włosów. Na koniec jasny, przyjemny, chłodny blond z odrostami i numer tego koloru 10 14 80 8R. Jasny blond na głowie wygląda tak. Urocze, kobiece, a właściwie dziewczęce loczki. Jeżeli chcecie fryzurę utrwalić, żeby ona tak tutaj nie żyła swoim życiem, chociaż chyba to jest fajne w lokach, że one się tak naturalnie ruszają, ale jeżeli chcecie na przykład tutaj utrwalić tą górę, żeby Wam nie spadała na oczy, żeby się trzymała, to po prostu używacie lakieru do peruk syntetycznych. Trzeba popsikać i to się wszystko trzyma. Jeżeli model Morganite Wam się podoba, to zapraszamy na wigello.pl, do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas przyjechać i perukę osobiście na miejscu przymierzyć, ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej umówić osobiście. Albo możecie do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Zapraszamy! Peruka Morganite od producenta Rococo jest wyrobem medycznym i należy jej używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Dziękuję, do zobaczenia.